80 za zabudowany. Przepraszam, kto pisał tą ustawę i co braliście? Dajcie mi tego trochę! Ja nazywam się Matt Olecha, to są 2 minuty, czyli program, w którym opowiadam... W tym momencie przepraszam wszystkich swoich polonistów za to, że nie umiem się wysłowić. Nowe zmiany będą obowiązywać prawdopodobnie chyba od stycznia następnego roku, a jakie to zmiany, bo to dosyć istotne. Zielony liść klonowy z przodu i z tyłu auta. Piękna inicjatywa. Kiedyś też tak chciałem zrobić. Jednak mój wujek powiedział, ty kretynie, nie rób tego. Jeżeli coś się stanie na drodze, to naprawdę będzie bardzo łatwo tobie wmówić, bo jesteś debilem na drodze, jesteś młodym na drodze, że naprawdę jesteś winny. Ktoś w ciebie uderzy, twoje auto stało, jesteś winny. Jesteś winny, bo masz liścia klonowego, to na pewno jesteś winny, nie? I sobie tak pomyślałem, kurczę wujek, masz rację, więc ten liść klonowy to tak nie bardzo. Co dalej się dzieje? Kurs doszkalający, który kosztuje 300 zł. Bardzo ciekawa inicjatywa, naprawdę. W szczególności to, że państwo polskie, jeszcze przynajmniej niektóre województwa, nie posiadają takich specjalistycznych ośrodków szkoleniowych. I na przykład moi znajomi, którzy mieszkają w Kamieniu Pomorskim, a uczą się w Szczecinie 80 km, będą musieli jechać do Poznania. Nie no, kurwa, zarąbiście. Bo chodzi o to, żeby było bezpieczniej na drodze i żeby kierowcy nauczyli się jeżdżenia w ekstremalnych, śliskich warunkach. Moi drodzy, posłuchajcie, kierowcy z 4-letnim stażem. Mój 4-letni staż mi mówi po prostu tyle, że najwięcej tak naprawdę to się nauczyłem na drodze. I szczerze, godzina nie wystarczy tego, żeby nauczyć się jeździć po śliskiej nawierzchni. Dalej. 50 km w obszarze zabudowanym, 80 poza i 100 na ekspres. Ja już widzę tych kierowców kurwionych mega, gdzie jest 70 km na godzinę w obszarze zabudowanym, a ktoś jedzie 50. Ja się czasami wkurzam, jak ktoś jedzie 50, bo tam czasami to się jedzie 55 albo 20 ktoś jedzie. Przepraszam, ja sobie naprawdę to wyobraziłem. Ale Matt, musisz być kompletnie świadomy tego, że prawdopodobnie za jakiś czas to ty będziesz jechał za takim, co będzie jechał 50 i nie będziesz miał prawa go wyprzedzić. W tym wydaniu będą robić się cały czas korki. A 80 za zabudowany. Przepraszam, kto pisał tą ustawę i co braliście? Dajcie mi tego trochę! Nie no dobra, już całkowicie poważnie. Wprowadziliście te pytania, ile centymetrów ma drążek do zmiany skrzyni biegu. Z jaką częstotliwością miga kierunkowskaz? Ale czasami mam wrażenie tak. Jeżeli mamy swoje życie i coś zmieniamy w tym życiu, to czasami te zmiany wychodzą na złe. A gorzej, jeżeli ciągle coś zmieniamy, bo mamy ciągłą potrzebę zmian. A w gruncie rzeczy najważniejsze jest to, żebyśmy zapłacili kolejne 300 zł, żeby tych egzaminów było dużo więcej, żeby trzepać pieniążki na tym. Ja wiem, że to brzmi bardzo populistycznie, to co mówię. Moje ręce w tym momencie mają znak bezradności, bo ja wam tylko chcę przekazać jedno. To wszystko jest tak naprawdę moim zdaniem żałosne, ale nauczmy się już śmiać z rzeczywistości, bo gdy nie będziemy umieli się śmiać z rzeczywistości, nawet w szarej, ponurej, to będzie strasznie. Tego wam życzę. I jest naprawdę beznadziejnie. Ale śmiejmy się. Trzymajcie się, nie puszczajcie. Poprzedni odcinek w karcie na górze. Na razie. Ej, ale na serio, to jest kompletnie beznadziejny pomysł. Kurwa, kto to wymyślił?